Tak jak my pracownicy patrzymy się na ten ogród, jaki on jest po prostu zmęczony i smutny wiosną, kiedy właśnie ta przyroda powinna kipieć, to po prostu aż serce boli. Dlatego bardzo się ucieszyłam dzisiaj rano wychodząc z domu, że pada deszcz i że choć trochę ta susza się po prostu odmieni. Dzisiaj wszystkie rośliny, niewątpliwie nie tylko zresztą rośliny, jak i zwierzęta też są szczęśliwe, co zresztą słychać w tle, ten śpiew ptaków. Natomiast jeżeli chodzi o tulipanów, w tej chwili w ogrodzie kwitnie 65 tysięcy tulipanów w 40 odmianach. Tutaj na miejscu ekspozycyjnym, gdzie w tej chwili się znajdujemy, kwitnie 53 tysiące tulipanów w 27 odmianach. Pozostałe 12 tysięcy można byłoby znaleźć na rabacie bylinowej oraz przed ogródku w skansenie roślinnym. Tutaj na miejscu ekspozycyjnym prezentujemy w tym roku tulipany z grupy mieszańców Darwina. Są to takie bardzo popularne tulipany, ulubione w zasadzie tulipany przez ogrodników, dlatego że są to tulipany bardzo okazałe, dorodne, bardzo zdrowe, które doskonale się uprawia w ogrodzie. I tutaj prezentujemy zarówno takie odmiany bardziej znane, tak jak taka sztandarowa odmiana Apeldoorn albo Pink Impression, ale również takie mniej znane odmiany, jak Banialuka, czy chociażby Hakun. To jest bardzo taka interesująca odmiana, dlatego że ona charakteryzuje się tym, że ma śnieżno-białe płatki kwiatów, co w przypadku tulipanów jest dosyć rzadką cechą. Radio.